To ja bardzo serdecznie Państwa witam, też naszego gościa, specjalnego, wyjątkowego, Władimira Arsenijewicza, który jest tutaj we Wrocławiu dzięki też wyjątkowej osobie, Sergiano Papiciu, koledze, który jest lektorem, pracował w Krakowie, teraz pracuje w Sosnowcu. I dzięki temu, że Władimir przyjechał do niego, on był bardzo miły i uprzejmy, zaproponował, czy by też chciał przyjechać do nas, to oczywiście, że chcieliśmy, bo taka okazja się nie powtórzy i nie można jej było zmarnować. Tylko powiem Państwu, że jak zrobiliśmy to wydarzenie na Facebooku, były takie aż takie rozpaczliwe pytania, a w Warszawie też będzie, a w Poznaniu też, nie, a dlaczego? No mówię, bo tak tylko do nas przyjeżdża, no do prowincji, powiedzmy, tak? Potem było pytanie, że Wrocław nie taka prowincja, oczywiście, że nie, to był taki trochę żart, oczywiście, w kierunku Warszawy. Władimir Arsenijewicz, z tego co widzę, tutaj z Państwa większość zna jego twórczość, co robił, jak pisał i tak dalej, a jednak dla naszych specjalnych gości, do których mówimy po polsku, oczywiście żartuję teraz, powiem parę słów o samym autorze, który jest urodzony w 1965 roku w Puli, w Chorwacji. Jest serbskim pisarzem, publicystą, tłumaczem, wydawcą, muzykiem, publicystą i starym punkiem, tak? W swojej wcześniej młodości właśnie grał w punkowym zespole Urbana Guerilla i też jego postpunkowym odłamie Berliner Strasse. Po zakończeniu szkoły... Urbana Guerilla znaczy miejska partyzantka, partyzantka miejska. Bo ja myślałam, że to jest jasne, przepraszam. A tu też weź. Jak skończył szkołę, jak oczywiście musiał chodzić do wojska, bo to wtedy był taki czas, stwierdził, że w 1985 roku, mając 20 lat, pojedzie do Londynu. Wjechał do tego Londynu i został 4 lata w Londynie i potem wrócił znowu do Belgradu. Na scenie zaistniał w 1994 roku, kiedy zdobył nagrodę NIN, to jest prestiżowa nagroda literacka, wtedy jeszcze w Jugosławii, też wcześniej była Jugosławii, teraz Serbii, i to jest nagroda literacka za najlepszą opowieść roku. To o tyle było ciekawe, bo to był debiut, to był pisarz, który nie był znany i jak się dzisiaj dowiedziałam, do dzisiaj to jest jedyna osoba, która dostała za debiut tą nagrodę i do tej pory jest najmłodszym zdobywcą tej nagrody, wtedy mając 29 lat i on dostał i do tej pory też nie znalazł się nikt ani w jego wieku, ani nikt młodszy, który tą nagrodę dostał. To jest, gdzieś tam była książka Dana Simoku, nie wiem, upadku Aha. Książka jest przetłumaczona na polski, przetłumaczyła pani Magda Pytryńska i ja właśnie pozdrawiam serdecznie Państwa w imieniu pani Magdy, która strasznie żałowała, że nie mogła przyjechać. Na początku obiecała, że przyjedzie, z czego się wszyscy bardzo ucieszyliśmy, bo właśnie pani Magda... Pani Magda przetłumaczyła tą książkę, ja mogę puścić, ale proszę oddać, bo tej książki już nie można kupić. Wszystko jest sprzedane, nie ma następnego wydania póki co, więc zobaczymy. I ona w oryginale jest U Płotpa Lublu i to jest książka, która opowiada o samym autorze i o tym, co przeżywał w tym czasie, mając gdzieś koło 30 lat. Ja nie będę zdradzać, to pewnie później wrócimy do tej książki, o co chodziło. Nie wrócimy? No to muszą Państwo przeczytać, chyba nie ma innego wyjścia. To była pierwsza część tak zaplanowanej trylogii, która się nazywała Cloaca Maxima. I druga powieść Angela, która była 3 lata później opublikowana, w 1997 roku. Co prawda nie miała takiego pogłosu, nie była aż
tak popularna, ale i tak mimo wszystko była najbardziej sprzedawaną książką w tym roku, więc jednak sukces był duży. Potem 1900, aha nie potem, przepraszam, następne w 2004 roku się ukazała ilustrowana opowieść Ismail po polsku, którą stworzył przy współpracy serbskiego grafika Aleksandra Zoografa. I właśnie chciałam tę książkę Państwu przywieźć i w ogóle chciałam przynieść wszystkie książki, bo większość mam w naszej bibliotece na uczelni, żeby pokazać, szczególnie tą z ilustracjami, bo nie jest taka zwykła, ale się okazało, że żadnej książki nie ma, bo są wszystkie pożyczone. Więc no to chyba świadczy o tym, że znaczy dobrze, że nie tak strasznie z naszymi studentami, że jeszcze czytają. 2008 rok był rokiem, kiedy wyszedł Predator. To był zbiór opowiadań z różnych części świata, ale miał jedną cechę. Wszyscy bohaterowie byli migrantami z różnych części świata. Potem rok później, 2009, jest Jugo Laboratoria, też gdzieś tu ją widziałam. O, właśnie. I to jest zbiór około 30 esejów, które pan Arseniewicz pisał od 2005 roku. Potem, dwa lata później, w 2011, opublikował Minut potoku sveta za 60 sekund, to jest ilustrowana novela. W 2000 roku stworzył wydawnictwo nazwy Rende, które do dzisiaj oczywiście działa, ale tam w nim pełnił funkcję redaktora naczelnego od jego powstania do 2007 roku. Też od lutego 2007 roku był zatrudniony jako redaktor w webu Z Belgradu do 2011. Takiej powiedzmy filii chorwackiego wydawnictwa. Jeszcze muszę powiedzieć, że jest jednym z założycieli dyrektorów literackiego festiwalu Krokodyl, który się odbywa w Belgradzie od 2009 roku. Też jest współwłaścicielem i redaktorem w Reflektorze, czyli takim serbskim wydawnictwie, które wydawało audiobooki. Też tłumaczył z języka angielskiego, między innymi to są tłumaczenia Peta Kalifie, Breda Foxa, Paula Bolsa, Richarda Bacha, Flannery O'Connor, więc też się specjalizuje w tłumaczeniach. Potem jeszcze, przepraszam, przedostatnia książka jest z 2013 roku i nazywa się LED, czyli LOT. O, właśnie, tam Magda pokazuje. I w zeszłym roku jest zbiórka opowiadań o Niewesoło Mesto. Chyba nic nie przegapiłam, myślę, że wszystko powiedziałam. Jeszcze chcę powiedzieć, że oprócz nagrody Mina, tej Ninowej nagrody, że tak powiem. No, proszę. To nagroda NIN. Słuchać w ogóle? Nagroda NIN to jest nagroda, w ogóle jest NIN, to jest tytuł czasopisma, tygodnika, który wychodzi w Belgradzie regularnie. Skrót od Nedeljne informatywne nowine, czyli tygodnik informacyjny. I rzeczywiście ta nagroda jest co roku przydzielana za najlepszą powieść danego roku. Nie wiem, czy to można porównać, ale prestiż jest taki jak paszport polityki, tak? Przyznawany co roku. Albo Nike, ale Nike jest, nie jest przez czasopismo, prawda? Natomiast ta nagroda czasopisma NIN, ona jest właśnie związana z konkretnym wydawnictwem. To tylko tytułem uzupełnienia. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że też dostał nagrodę Sterii, chyba po polsku, czy Sterii, no nagrodę, to jest nagroda literacka i to było do sztuki teatralnej, która była zrobiona na podstawie właśnie opowieści pod podkładem. W 1996 roku tą nagrodę dostał? Tak, bo właściwie od 1956 roku, co roku w Nowym Sadzie, w stolicy Wojwodiny, odbywa się festiwal imienia Sterii Popowicza. I rzeczywiście ja nawet byłam na tym spektaklu, ja sam biorę na tej prezentacji. To jest 6.
I rzeczywiście zawsze w ramach tego festiwalu jest nagradzany nie tylko spektakl, nie tylko najlepszy aktor, aktorka, ale też najlepszy tekst, który jest wystawiany i właśnie również Władimir Arseniewicz dostał jako autor nagrodę za najlepszy tekst rzeczywiście na festiwalu imienia Stelii Popowicia w Nowym Sadzie w 1956 roku. I jeszcze bym chciała powiedzieć o nagrodzie Biblioteki Nacjonalnej za najlepszą książkę w sieci publicznych bibliotek Serbii i to była opowieść Predator 2011 roku. No, chciałam tak trochę przybliżyć, mam nadzieję, że trochę Państwo się mogli zorientować, że jest wszechstronny nasz autor i gość tutaj. I to był taki krótki wstęp i teraz już oddaję głos Rydzianowi, który w sumie, no tak to wszyscy razem będziemy to prowadzić, oni będą prowadzić mnie z Magdą, tu będzie mi tłumaczyć, trochę się trącać pewnie i mam nadzieję, że przybliży mi twórczość i osobę pana Władimira Arseniewicza. Ja się zahvaljujem ovde ljudima u Wrocławiu. Dziękuję bardzo ludziom we Wrocławiu. Odnosno na Instytutu za slavistiku i Milošu, i Goci, i Magdi, i ostalima, studentima, Bereniki za komputer. Przede wszystkim dziękuję. I za mesto. Pracownikom slavistiki we Wrocławiu, Miloszowi, Gordanie, Magdzie i Berenice za i komputer, i całe miejsce piękne. Također się zahvaljujem i biblioteci, odnosno knjižari koja nas je gostila. Dziękujemy również księgarni Tajne kontakte. Goca je dala jedan vrlo detaljan uvod, ali takvi smo mi iz Zrenjanina, tako radimo uvek. Gordana, koja pohodi za Zrenjanina, podobnje jak Srđan, mówi my tak zawsze świetnje pracujemy i Gordana dala tutaj taki długi, bardzo szczegółowy wstęp. I ja ću u tom duhu isto da postavim jedno vrlo originalno pitanje kao voditelj Vladi Arseniviću. I ja w tym stylu zadam pewne pytanie Vladimirovi Arseniewiczowi. Koje u stvari je duboko filozofsko i ima za cilj da testira njegove diplomatske sposobnosti. Które jest dyplomatyczne i filozoficzne i ma za zadanie troszeczkę przetestować jego umiejętności dyplomatyczne. Znaczy, bio si u Wrocławiu i bio si u Katowicach, koje grad jest lepszy? Byłeś w Katowicach i we Wrocławiu, i które miasto jest ładniejsze? Dobry dan, ili dobry wieczór. Dobry dan. Dzień dobry lub dobry wieczór, ale chyba dzień dobry. Ja sam siguran da je ovo pitanje trik pitanje. Jestem pewien, že to pitanje je s takim podhvitljivim trikem, že to je takje tak podhvitljive. Čekaj, sutra ideš u Sosnovec da vidiš tamo. Da. Sosnovec je najljepši od ovih. A jutro dopiero pojedeš do Sosnovce, tam dopiero bendeš dostavao pitanje. A mislim, pusti mi da dam odgovor. Dobro, nema ti. Navet mi ne pozvoljuje, že bim odpovedio. Dakle, ja sam siguran da je ovo trik pitanje, jer Wrocław je ovako intenzivno i neosporno lep. Jestem, jeszcze raz powtarzam, przekonany, že to pitanje je podchwytljive, bo Wrocław na pewno i bez dilematu žadnego mogu povedić, že je bardzo ładny. Dok mislim, za ovih samo nekoliko dana učinilo da masovno ljudi u Polskoj sumnjaju u lepotu Katowice. Ale jestem, tutaj jestem parę dni w Polsce i uświadomiłem sobie, że ludzie, że Polacy wątpią, jeżeli chodzi o to, ile Katowice są ładne, więc nie wierzę, że są ładne. Međutim, meni se za krótko vreme, koje sam proveo u Katowicama, učinilo da su i Katowice izuzetno lep grad. Ale w tym krótkim czasie, które spędziłem w Katowicach, mi się też wydaje, że Katowice są też bardzo ładne. Ali na jedan način koji je drugačiji od ove intenzivne lepote Wrocławu. Ali trochu inačiji niž Wrocław. Katowice su meni lepe na način na koji su lepi ranjeni gradovi. Gradovi koji se nisu razvijali možda kako su namjeravali. Katowice dla mnje su ładne tak jak mjesta, które su zranjone, które nie su, które se nie razvijali v ten sposob i tak jak sobie planovali. U tom smislu oni mene pomalo podsjećaju i na grad iz koga ja dolazim, na Beograd. V pewien sposób Katowice też mi przypominaju miasto, z którego ja pochodzę, czyli z Belgradu.
to su gradovi u kojima je lepota prisutna, ali zahteva jednu aktivnu ulogu posmatrača da bi je pronašao. To są miasta tego typu, że są piękne, ale to nie może każdy zobaczyć, tylko trzeba intensywnie i głęboko patrzeć i znaleźć to piękno. I također ono što mi se jako dopalo u Katowicama, što mi se također i dopada u Beogradu, jeste jedna kreativnost koja se vidi na zidovima grada. To, co mi się podoba w Katowicach, podobnie jak w Belgradzie, to jest kreatywność, którą można zobaczyć na murach, na ścianach miasta. Katowice mają sjajan street art, sjajną scenę grafita i stencila. Katowice mają bardzo ładny street art, mają bardzo dużo fajnych grafitów. Tako je to grad bio koji bi se ja takođe uživao da posmatram. Samo na drugačiji način nego što gledam Wrocław, u kome, kako je rekla ona gospođa, čovjek dobije tu Stendalovu bolest. Znači, upoćemo se vrat od gledanja na gore. Więc Katowice też mi się podobały, ale patrzyłem na nich trochę inaczej. Tak jak powiedziała pewna pani, a ja powiem, że chodzi o panią Iwanę Nikolić, pani z Biblioteki Narodowej, która nam książki wysyła i która była w Wrocławiu i mówiła, że dostała chorobę Stendala, ale zapomnieliśmy jak się nazywa, to się jakoś nazywa, bo Stendal będąc gdzieś we Włoszech cały czas tak chodził i dostał chorobę i w głowie mu się kręciło, więc Wrocław jest taki, że zachwyca i że trzeba go podziwiać. Dobra, chwała. I masz piwo sutro w Katowicach, no, kiedy się to toliko nie chwali. Dziękuję, ovde. Zapraszam cię, stawiam ci piwo jutro w Katowicach. E sad, pre nego što sad stvarno počnemo sa ozbiljnim pitanjima, ovo što iza nas ide, to su članci iz knjige Leksikon i mitologija. Za chwileczkę już zaczniemy na poważnie i to, co widzicie Państwo na ekranie, to są artykuły, hasła z leksykonu ju mitologii. Možete slobodno da uzmete tu knjigu i samo molim vas budite pažljivi, pozajmio sam je, jako je teško naći u Poljskoj i moram da je vratim celu i tako skoro novu. Można sobie obejrzeć ten unikalny naprawdę leksykon jumitologii, tylko proszę ostrożnie, bo bardzo trudno jest znaleźć ten egzemplarz tej książki w Polsce. Ja dodałam, że nie tylko w Polsce, ale jest niezdobycielny. Nie jest moja, pożyczyłem, także zabiło mnie jeszcze ludzie. Ale jeszcze jest u nas w instytucie i właśnie przesłano przez tą panią od choroby Stendala. E sad, samo nešto kratko, dakle, to je knjiga u kojoj je pisalo više autora i Vlada je autor celokupnog projekta, dakle, Vladimir nije autor tih tekstova koje sada čitate, nego su to neki obični ljudi. To jest praca zbiorowa, jest wieloautorska, natomiast Vladimir nie jest autorem tych akurat, które ale się Państwo haseł. O tym wyższy Vlada może da każe. Ale o tym on, Vlada, więcej opowie. Knjiga Leksikon mitologije je zapravo prva knjiga koja je na neki način definisala taj jedan proces koji mi zovemo jugonostalgijom. Książka Leksykon mitologii właściwie jest pierwszą książką, która spróbowała się uporać i zmierzyć ze zjawiskiem, które nazywamy jugonostalgią. Međutim, ima nekoliko različitih vidova nostalgije prema bivšoj Jugoslaviji. Jest kilka rodzajów, typów jugonostalgii byłej Jugoslavije. Da, u tom smislu ova knjiga i uopšte nas i ljudi koji su učestvovali u radu na knjizi nije interesovala nekakva ideološka nostalgija, već nostalgija prema kulturi tog prostora, a još naročito prema pop kulturi tog prostora. Ludzie, którzy pracowali nad tą książką, a dodam od siebie, że to byli ludzie ze wszystkich byłych republik właśnie, byłej Jugosławii, połączyła ich nie jugonostalgia ideologiczna i polityczna, tylko taka kulturowa, szczególne zainteresowanie popkulturą. Svako je mogao da učestvuje u projektu Leksikona i mitologije, jedino što je bilo potrebno jeste da ste imali neko vrsto znanja i iskustva života u Jugoslaviji i nekakve emocije vezane za taj period. Každe mogu vzjeć udjel v pisanju tego Leksikona i mitologiji, pod varunkjem bila pevna vjedza,
i przede wszystkim emocjonalny stosunek, pozytywny stosunek do Jugosławii. Znači, to nije knjiga na kojoj su radili neka, kako se obično radi, neka grupa eksperata, već zaista bilo ko koji je bio sklon da se u taj rad uključi. To nie jest książka, nad którą pracowała cała ekipa ekspertów, tylko ludzie, którzy chcieli w tym uczestniczyć i brać udział. I u tom smislu nas nije interesovala ni neka velika faktografska preciznost. Recimo, ja ne mogu da garantujem uopšte da je u ovom tekstu o bitci na Neretvi sve istinito. Ono što je nas više interesovalo jeste način na koji su se stvari zadržale u intimnom sećanju. Nie interesowała nas taka faktograficzna precyzja tych wszystkich haseł. Nawet nie mogę Państwu zagwarantować, że na przykład tutaj w opisie bitwy nad Neretwą znajdziecie wszystkie detale takie doprecyzowane, ale najważniejszy był emocjonalny stosunek. I ono, co jest dla nas wtedy było jako ważne i za sam projekt jako ważne, jest to, że są w niemu uczestowali ludzie z czytawego prostora bivše Jugoslavije i takođe mnogo, mnogo ljudi koji su tokom 90. godina napustili taj prostor i slali nam svoje tekstove iz Australije, Novog Zelanda, Sjedinjenih Država, pa i Poljske, Nemačke i evropskih zemalja i zemalja na drugim kontinentima. Najważniejszą cechą tego projektu było to, że uczestniczyli w tym, jak już powiedziałam, wszyscy, znaczy mnóstwo ludzi z całej przestrzeni byłej Jugosławii, ale także ci, którzy wyemigrowali i przysyłali nam teksty z Nowej Zelandii, z Australii, z Stanów Zjednoczonych, także w Polsce. Hvala. E sad to ono zapravo o čemu bih ja hteo da pričam danas, to nije samo, dakle, knjiga u potpalublju koja je jedina prevedena na poljski, pošto ne znam koliko baš ima smisla da razgovaramo o knjizi koju je pročitalo svega nekoliko ljudi ovde. Właściwie nie będziemy rozmawiać o książce pod pokładem, która to jest jedyna książka przetłumaczona na język polski Arseniewicza dotychczas i nie wiem, czy jest sens rozprawiać o książce, którą zapewne tylko kilkoro z Państwa przeczytało i zna. Ono, czemu ja chcę dorozmawiać, to są ti neki stereotypy i stereotypne ponaszanie. To, o czym chciałbym rozmawiać, to stereotypy i zachowanie stereotypowe. I gdzie władza stanu uwek bio nekako protiv struje, uwek bio protiv. I a władza był, raczej płynął nie z nurtem, tylko takim w stronę przeciwną, tak? I recimo, naravno za većinu ljudi sa bivše Jugoslavije i iz bivše Jugoslavije, kao i za većinu Poljaka, ta neka stara Jugoslavija, recimo iz 80. godina, je bio raj na zemlji. Podobnie jak dla wielu mieszkańców Jugosławii, a także dla większości Polaków, Jugosławia z lat 80. była kojarzona z rajem na ziemi. A onda se ta situacija 90-ih promenila i ne znam kako je bilo kod Poljaka, ali u dane su kogod je mogao bežao iz zemlje. Situacija se drastično zmenila v latach 90-ih i nije vem jak tutaj, co Polaci mišljeli, ali od nas všetci starali se utjec iz kraju. A vlada je zapravo otišao iz zemlje, za Englesku to je bilo 85-ih, tako? On je onda pobegao, mislim nije pobegao, otišao u Englesku da radi, a vratio se 90. kad su svi bežali. Vlada właśnie działał tak wbrew pewnej logice, bo wyjechał do Anglii w 85. roku, a wrócił w 90. kiedy właściwie zaczęły się problemy. I on je ubeđen da u opštini 80. ta zemlja nije bila raj na zemlji, pa bih htio da mi malo objasni zbog čega. I on wcale nie uważa, żeby w latach 80. Jugosławia była rajem na ziemi i właśnie chciałem go zapytać, żeby to uzasadnił, dlaczego tak było. Da, myślę, Jugosławia nigdy nie była rajem na ziemi, na pewno. Jugosławia nigdy nie była rajem na ziemi, oczywiście. Ona se u jednom kratkom trenutku našla igrom geopolitičkih okolnosti negde između istoka i zapada. W pewnym momencie się znalazła z powodu geopolitycznego pomiędzy wschodem a zachodem. Pa se u tom smislu svima činila ne baš tako dobrom kao zapadne zemlje, ali ni ne baš tako lošom kao istočne zemlje.
Więc wszystkim się wydawała, że nie była aż taka dobra, jak wszystkie państwa Zachodu, ale też nie była taka zła, jak państwa na Wschodzie. I ta pozycja, którą smo mi nazywali nešto između, je bilo nešto što je nama davalo razloga za nekakav lažni ponos. I to miejsce Jugosławii, jak mi to nazywaliśmy, czymś pomiędzy, było coś, co nam dawało, co w nas, tak, co w nas właśnie robiło fałszywą dumę. A sve to bilo posledica nekih tako geopolitičkih i ideoloških pomerenja i takođe nerazumnog trošenja stranih kredita. A wszystko było w sumie ze sprawą geopolityki i różnych ideologicznych strategii. I też było przede wszystkim to, że bez jakiejś kontroli wydawaliśmy pieniądze, które były kredytami zagranicznymi.